Kurczę, Arek. No a tata nie może z nimi zostać? Nie, no tak. Masz rację, wiesz co, lepiej, żeby ich nie zaraził. No wiesz co, no trudno, szkoda. Wiesz co, będę kończyć, bo właśnie wrócił Alex do firmy. No, hej, pa. Cześć! Cześć, Lucy. Dzień dobry. Świetnie wyglądasz. Opaliłem się przecież. Pięknie. Wiesz co, dzwonił do mnie ten klient z Wrocławia i pyta, czy przedłużymy mu umowę na poprzednich warunkach. Aha, dobrze, to jutro mu odpowiem. Cześć, Alex. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Ale słuchaj, to nie może poczekać, bo mam tutaj... Ale ja tylko chwileczkę, słuchaj, potrzebuję 200. Aha, dobrze. To nie, sobie... no nie takie stówy, no proszę cię, no duże stówy, 200 tysięcy. Co? A po co ci 200 tysięcy? Wiesz co, no muszę odkupić udziały w hostelu, bo Kaśki wspólnik się wycofuje. Ale myślisz, że to jest dobry pomysł? No ale zaraz, Kasia o tym wie? No ale proszę was, no. Przecież jak ja nie zdobędę tych pieniędzy, to nie wiadomo, co się stanie z tym hostelem, no. Poza tym, Alex, przez cały tydzień motywowałeś mnie. Mówiłeś, Anetka, zajmij się czymś, bądź przedsiębiorcza. No to pomóż mi teraz. No dobrze, Anetka, ale 200 tysięcy. No, wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję ci bardzo. No dobrze, ale Anetko, to jest dużo pieniędzy. Tak, tym bardziej dziękuję ci, kochany. Lecę, pa. Nie mogę podejmować takiej decyzji z dnia na dzień. Kasia? Wiesz co, przed chwilą wpadła do firmy twoja mama.